Jak stworzyć fajnego antagonistę? Dzisiejszy materiał nie będzie długim materiałem. Będę się starał w 5 punktach przedstawić te najważniejsze elementy, z których z mojej perspektywy składa się dobry antagonista dla naszych graczy. Zanim przejdę jednak do tematu, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Nasz kanał się rozrasta. Właśnie osiągnęliśmy 1000 subskrypcji i te subskrypcje cały czas rosną, więc jest nas coraz więcej. Niezależnie od tego, czy będziemy się dalej rozwijać, czy na tym się zatrzymamy, na pewno będziemy dalej kręcić nowe materiały, chcemy się uczyć razem z Wami i będziemy też za jakiś czas odpalać jakieś nowe, fajne projekty. To nie jest tak, że tylko kanał się rozwija. RPGowy Jak jest jedną z naszych działalności. Nasz fanpage na Facebooku, w sensie nasz Lance Macabrowy fanpage, też ostatnio przeszedł kolejny kamień milowy i zebraliśmy tam 2000 lajków, więc też się jaramy. Wydajemy kolejne rzeczy na naszym LM Publishing, na Drive-Thru i w gruncie rzeczy niedługo, mam nadzieję, będziemy mogli zaprezentować Wam coś nowego. Tak więc w związku z Waszą aktywnością i tym, że przyciągacie do nas coraz więcej ludzi, chcielibyśmy zorganizować konkurs, ale o tym, jaki to będzie konkurs, będziemy informować na naszym fanpage'u facebookowym za jakiś czas. Tak więc obserwujcie, co się u nas dzieje na fanpage'u, a ja w tej chwili przejdę do tematu, czyli do naszych antagonistów. Pomysł na dzisiejszy materiał powstał w mojej głowie wraz z lekturą kilku bardzo fajnych książek autorstwa Johna Trubiego. Trubie jest akademikiem i on się przede wszystkim pochyla nad scenariuszami filmowymi, teatralnymi i serialowymi, natomiast zauważyłem, że w jego materiałach, w jego tym, co zauważa, jeżeli chodzi o kwestie scenariuszy filmowych, możemy my jako mistrzowie gry, jako RPGowcy znaleźć pewne elementy, które będą dla nas przydatne. I niezależnie od tego, czy jest to oczywiste spostrzeżenie, czy właśnie odkryłem Amerykę, zdałem sobie sprawę, czytając jego książki, że to, co jest najważniejsze, kiedy chcemy stworzyć antagonistę dla naszych graczy, dla drużyny graczy, bądź dla poszczególnych bohaterów, którzy są w tej drużynie, jest zbudowanie dla nich przeciwnika, który ma bardzo jasny konflikt. I chociaż wydaje się to dosyć błahe i oczywiste, to wielokrotnie spotkałem się na różnych sesjach z sytuacją, w której główny antagonista, albo villain, albo jakiś tam przeciwnik, tak naprawdę jest zły, bo jest zły, albo chce zniszczyć świat, albo chce zabić naszych bohaterów i to jest jego główna motywacja. Ale to właśnie konflikt sprawia, że ten nasz specjalny NPC, którego wprowadzamy na sesję, jest ważnym elementem fabuły i sprawia, że gracze są zainteresowani jego losami prawie tak samo jak swoimi własnymi. I nawet jeżeli zainteresowanie naszych graczy tym właśnie NPC-tem jest tylko i wyłącznie takie, żeby jak najszybciej skończyć jego żywot, to im więcej ten NPC ma warstw, im więcej ten BN ma warstw i my włożymy w niego pracy, tym konfrontacja z nim na koniec, czy nawet w trakcie przygody, będzie znacznie bardziej interesująca dla wszystkich. I te 5 filarów naszego antagonisty to jest cel, to jest motywacja, to są jego przekonania, jego wartości i na końcu jego metody. Tak więc pierwsza sprawa to jest cel. Musimy sobie zdawać sprawę jako mistrz gry, do czego nasz antagonista dąży, jakie są jego krótko- i długoterminowe działania, co chce osiągnąć w naszej fabule. I nawet jeżeli jest to tak bardzo górnolotny cel jak zdobycie władzy nad światem, to musimy sobie jako mistrz gry zbudować tą jego drogę, zastanowić się, jak on tą władzę nad światem chce zdobyć. Jeżeli jest na razie zwykłym, powiedzmy, rycerzem, który chce być królem największego królestwa w danym świecie, to najpierw musi przejść konkretną drogę, pokonać sam konkretne wyzwania na tej ścieżce do wielkości. I tutaj Skała mi dokładnie podpowiedział, że najlepszym przykładem takiego villaina i takiego rozłożenia sobie tego głównego celu na kilka etapów to jest Palpatine ze Star Warsów, który właśnie najpierw postanowił zostać wielkim politykiem, potem zdobyć władzę w ogromnym międzygalaktycznym rządzie, potem musiał pozbyć się Jedi, więc ten, że tak powiem, element został wykonany, a potem jak już pozbył się Jedi, mógł dopiero przejąć władzę i zostać wielkim imperatorem. Natomiast z perspektywy naszej przygody musimy pamiętać o tym, że dobrze jest, żeby gracze zdawali sobie sprawę z tego, jakie nasz antagonista cele ma i żeby byli w stanie chociażby spotkać się z początkowymi elementami jego planu w trakcie sesji. Druga sprawa to są motywacje naszego antagonisty, czyli tak naprawdę to, dlaczego on dąży do celu. Z mojej perspektywy dobre motywacje dla antagonisty to są takie, z którymi my jako gracze, jako ludzie jesteśmy w stanie się w jakiś sposób identyfikować.
To, co jest też bardzo ważne, to żeby te motywacje były spójne dla naszego bohatera, dla naszego antagonisty. Co za tym idzie, warto jest zastanowić się w momencie, kiedy myślimy o motywacjach, jaki jest background naszego antagonisty i z czego ta jego motywacja wywodzi się. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie motywacji, które wiadomo z czego wynikają i z którymi jesteśmy się w stanie utożsamić, to są motywacje Thanosa. Jak oglądaliście Infinity War, Avengersów, to wiecie, jego motywacje jako bohatera są łatwe do zrozumienia, przynajmniej dla mnie. Odcinając cel, jaki sobie obrał, to patrząc na motywacje, są one czymś zrozumiałym, łatwym do przyswojenia, a wręcz można by nawet powiedzieć altruistycznym. I nawet pokuszę się o stwierdzenie, że im bardziej dobre motywacje, tym antagonista łatwiej przemówi do wyobraźni naszych graczy. Trzeci filar, czyli przekonanie. I tak naprawdę zarówno ten punkt, jak i punkt następny nie są długimi punktami i wymagają od nas, jak od mistrza gry, zastanowienie się nad tym, jak silne są przekonania naszego bohatera względem jego celów i jego motywacji. I tak naprawdę im silniejsze te przekonania, im bardziej nasz antagonista będzie niezłomny w dążeniu do celów, będzie niezłomny w wypełnianiu swoich motywacji, tym lepiej dla nas, jako dla mistrza gry. Ponieważ drużyna będzie mu przeszkadzać. I tak naprawdę przygody powinny opierać się na tym, że nasi bohaterowie ścierają się z naszym głównym antagonistą na różnych płaszczyznach, nie tylko osobiście, ale też konfrontując się z częściami jego planu. I on musi być pewien tego, że dąży w słusznym kierunku. Ponieważ jeżeli nasz antagonista będzie miał słabe przekonania, nie będzie do końca wierzył w to, co robi, też jest to fajny motyw. Ale wtedy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że istnieją dziesiątki rozwiązań, w których nasz konflikt nie zostanie rozstrzygnięty. A o rozstrzygnięcie konfliktu nam chodzi. Nie chodzi nam o to, żeby gracze zamietli go pod dywan i stwierdzili, nic się nie stało. I antagonista stwierdził, no cóż, mieliście rację, ja teraz zajmę się czymś innym, będę zbierał ziemniaki na polu. Nie. Interesuje nas, żeby ten konflikt został rozwiązany jak najbardziej wybuchowo. I punkt czwarty, czyli wartości, łączy się, jak wszystko w sumie, z tymi trzema punktami w bardzo fajny sposób. To znaczy, zastanówmy się jako mistrz gry, jakie są te drobne elementy, w które wierzy nasz antagonista. Co jest dla niego do zrobienia, a czego nigdy by nie zrobił. Ponieważ wielokrotnie spotykaliśmy się, podejrzewam, że wy również, z antagonistami, którzy są w stanie zrobić wszystko i nie cofną się przed niczym, będą zabijać dzieci, kotki, pieski, zatapiać statki i tak naprawdę nie ma na nich haka. A to właśnie kod wartości, jaki sobie zbudujemy dla naszego antagonisty, da graczom te wytrychy, dzięki którym będą w stanie z tym naszym antagonistą się z nim walczyć, będą w stanie mu się przeciwstawiać. Jeżeli zbudujemy sobie te wartości na jego przekonaniach i na jego motywacjach, to sprawa jest dla nas załatwiona. Bardzo fajnym przykładem takiego villaina antagonisty jest postać Gary'ego Oldmana z filmu Leon Zawodowiec. Jest to bohater, który na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie cofnie się przed niczym, ale widzimy momenty, zwłaszcza kiedy orientuje się, że w grę wchodzą dzieci, że w grę wchodzi Matylda, że on się łamie, zastanawia się, ma swoje własne rozterki i dylematy. I tak naprawdę, żeby mógł dążyć dalej, żeby mógł swoimi przekonaniami wspierać swój cel, on musi zredefiniować trochę swoje wartości, albo przynajmniej uciszać swoje sumienie, żeby móc dorwać głównego bohatera. I punkt piąty, metody, czyli cały arsenał fizyczny działań naszego antagonisty. Czyli z jednej strony to, co wynika z jego przekonań i motywacji, żeby mógł wypełnić swój cel, oraz jego słabe i mocne strony, czyli to, gdzie naszym graczom będzie trudno z nim walczyć, na jakich polach będzie trudno z nim walczyć, ale również to, gdzie można spróbować go właśnie przycisnąć, gdzie można nadepnąć mu na odcisk i zmusić go do ucieczki. I możemy to spojrzeć z perspektywy bardzo wielu antagonistów Batmana. Na przykład mamy do czynienia z Pingwinem, który tak naprawdę wykorzystuje całą masę henchmenów, pingwiny rakietowe, ponieważ sam fizycznie jest bardzo słaby, więc próbuje z naszym głównym bohaterem walczyć za pomocą środków zewnętrznych. A z drugiej strony mamy komiksową, nie filmową wersję Bane'a, czyli człowieka bardzo silnego, bardzo inteligentnego, który chce dojechać Batmana, żeby udowodnić sobie, jemu i wszystkim dookoła, że to on jest najsilniejszy na świecie. I oczywiście mógłby to zrobić na różne inne sposoby, ale Bane dąży do pełni konfrontacji fizycznej, ponieważ to jest jego cel. Jego celem jest złamanie kręgosłupa Batmanowi.
I można było mówić o tych elementach dłużej i o tym, jak to konstruować na różne sposoby, ale są ludzie, którzy powiedzieli o tym znacznie lepiej ode mnie. Polecam Wam zobaczyć sobie materiał w tym temacie nakręcony przez blog na YouTubie, który się nazywa Just Right. Zresztą link będzie na dole w opisie, żebyście mogli sobie obczaić. Jest to jeden z lepszych materiałów analityczny tego właśnie zagadnienia. Natomiast ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz do tego, co powiedziałem w tej chwili, to znaczy wszystkie te elementy możemy sobie włożyć do śmietnika i wyrzucić przez okno, jeżeli będą one w próżni. Ponieważ cele, motywacje, przekonania, wartości i metody naszego antagonisty są niczym, jeżeli nie będą skonfrontowane z tymi samymi elementami u bohaterów graczy. Więc jeżeli zdarzało Wam się po sesji zadawać sobie pytanie jako mistrz gry, dlaczego mój antagonista, mój villain, nie zażar i gracze nie byli wkręceni tak bardzo, jak nam się wydawało, jednym z powodów może być to, że właśnie nie był on zaczepiony o ich postaci. Ale mogło się również zdarzyć tak, że w trakcie sesji zero nie poświęciliście wystarczająco dużo czasu na stworzenie bohaterów graczy i ci gracze, ci bohaterowie, nie mają wystarczająco silnych celów, motywacji itd., itd. Więc moim zdaniem to, co powinniśmy zrobić jako mistrz gry, siedząc z naszymi graczami, wymyślając postaci, to właśnie zwrócić uwagę na te elementy, a potem, korzystając z narzędzia luster, które kiedyś powiedział Bart w trakcie jednego z filmów, też spróbujemy wrzucić link w opis, dokładnie w jaki sposób korzystać z bohaterów graczy, żeby stworzyć tego NPC-a. Ja pokrótce, dla tych, którzy nie widzieli tego materiału i zastanawiałem się, czy warto, głównym patentem jest to, żeby nie wszystkie te elementy były ze sobą skonfliktowane. Żeby nasz antagonista miał na przykład podobny cel jak nasza drużyna, jak nasi gracze. Albo na przykład podobne motywacje, albo na przykład dokładnie takie same wartości. Ale różnił się na poziomie na przykład czegoś innego. Chce tak samo jak nasi bohaterowie pokonać smoka, który mieszka w górze. Ale jego motywacją jest zupełnie coś innego. Jego motywacją jest na przykład skarb, który tam jest, a motywacją naszej drużyny jest uratowanie królestwa. I oni się będą ze sobą ścierać, nawet jeżeli zgadzają się z tym, że smok musi zostać ubity, to mamy pole do tego konfliktu. A jeszcze jak zadbamy o to, żeby między bohaterami graczy były różne metody, różne wartości, troszkę odrębne od siebie cele i włożymy tego naszego antagonista jako szpilę w to wszystko, jako taki stożek rozporowy, to wtedy na sesji mogą dziać się cuda. U mnie to działa. Nie wiem, jak jest u Was, możecie napisać, czy takie metody u Was działają, a jeżeli nie używaliście takich metod do tworzenia swoich antagonistów, to spróbujcie, a potem napiszcie nam, jaki był tego wynik w komentarzach. Ja Wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za subskrypcję. Mówcie o nas ludziom dookoła, niech tych subskrypcji będzie coraz więcej. Będziemy wtedy czuli, że mówimy do większej ilości ludzi i to nas straszliwie dzięki temu motywuje. A ja Wam jak zwykle dziękuję i zapraszam na kolejnego RPGowego jaka już za tydzień. Tak, dobry jest jak cebula. Tak. Wszystko, co jest dobre, jest jak cebula, oprócz cebuli.